przypadku na przykład Jagody, kiedy okazało się, że dostała się do etapu powiatowego w konkursie z Dolny Ślązak, to rozpoczęłyśmy też troszkę takie indywidualne przygotowania. Kiedy na początku grudnia okazało się, że Jagoda przeszła kolejny etap, dostała się już do finału, te nasze przygotowania stały się bardziej intensywne. Regulamin z Dolnego Ślązaka z języka polskiego podawał 34 dodatkowe pozycje lekturowe, które uczniowie musieli przeczytać. Oczywiście musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością tych lektur. No należy zaznaczyć, że na przykład na wszystkie te pozycje tylko z 6 czy 7 to były teksty, które były objęte podstawą programową. W związku z tym cała reszta to były wszystko teksty dodatkowe, które Jagoda musiała przeczytać, które wspólnie analizowałyśmy. I tak naprawdę to właściwie od grudnia do lutego, czyli do tego ostatniego etapu, spotykałyśmy się średnio 2 razy w tygodniu dodatkowo, po lekcjach jeszcze, żeby te wszystkie utwory analizować. Jagoda wykonała bardzo dużą pracę. Oczywiście do finału trafiło w przypadku języka polskiego 66 uczniów i trzeba mieć świadomość, że to wszystko to są takie perełki Dolnego Śląska. Tam nie trafiła żadna osoba z przypadku. To wszystko były osoby bardzo zdolne, oczytane, elokwentne. I z tych 66 finalistów, 20 kilku zostało tylko laureatami. W związku z tym też trzeba było pokonać wielu przeciwników. Trzeba było mieć umiejętność swobodnego wypowiadania się, bo wiadomo, że czasem można mieć wiadomości, ale trzeba umieć te wiadomości odpowiednio sprzedać w mowie i piśmie.